Cześć, jestem Zosia. Dziś porozmawiamy o gryzakach. Czy są potrzebne? Jakie są najlepsze? A dzisiaj ze mną są... Kasia Harmata, instruktor szkolenia psów i behawiorysta zwierzęcy oraz Zen. I... Dawid Kubacki, skoczek narciarski oraz właściciel berneńskiego psa pasterskiego. To może ja Wam zadam pytanie. Jak myślicie, dlaczego psy lubią gryźć różne rzeczy? Wydaje mi się, że pieski mają taką naturę, lubią podgryzać, tak naprawdę nie mają rączek, więc zęby to jest ich jedyna zabawka. Dlaczego to gryzienie dla psów jest takie ważne? Bo ono jest bardzo ważne z punktu widzenia psiego etogramu. Ja wiem, Zosia, że to jest takie dosyć trudne słowo, ale warto jest je zapamiętać. Etogram to jest lista specyficznych zachowań, która jest przypisana danemu gatunkowi. I psiaki w swoim etogramie mają około 60-70 zachowań dzielących się na elastyczne, czyli takie, które możemy zmieniać, i nieelastyczne, czyli takie, które pies musi wykonać w odpowiednim przedziale czasowym. Bardzo ściśle z potrzebą jedzenia związana jest właśnie potrzeba gryzienia rzeczy twardych, jadalnych, a jak wiemy, potrzeba jedzenia jest zachowaniem nieelastycznym. Pies musi jeść, żeby przeżyć. I minimum 20 minut to jest tyle, ile pies dorosły bez żadnych problemów behawioralnych powinien gryźć albo lizać różnych pysznych, dobrych rzeczy, które spowodują, że dzięki gryzieniu pies będzie uwalniał nadmiar emocji, a dzięki lizaniu, lizanie jest jak smoczek dla małego dziecka, wycisza i uspokaja psiaka. Dlatego to jest potrzeba, wewnętrzna potrzeba organizmu psa, żeby gryźć. Dawid, a twój pies lubi gryźć na przykład buty? Nie za bardzo. Jak był mniejszy, to zdarzało mu się, że podbierał albo klapki, albo właśnie jakiegoś buzika sobie upatrzył i troszeczkę go pogryzł, a w tej chwili już jakby takiej potrzeby nie ma. I teraz zdarza się, że tego klapka weźmie do pyszczka, przyniesie, ale tylko z nim leży i go trzyma bez gryzienia, więc to jest całkiem spoko. Kasiu, a w takim razie jaki pies potrzebuje tego gryzienia najwięcej? Szczenięta w okresie wymiany uzębienia zdecydowanie więcej potrzebują gryźć. Tak jak powiedziałeś, Bernie jako szczeniak różne rzeczy brał w pysk, prawda? A teraz już jest troszeczkę spokojniejszy, już tego tak bardzo nie potrzebuje. Więc owszem, szczeniaki więcej albo psiaki w okresie dojrzewania, w okresie burzy hormonalnej, suczki przed pierwszą cieczką, samce w okresie wyrzutu testosteronu, i właśnie w tym okresie dojrzewania one będą potrzebować zdecydowanie więcej tego gryzienia lub lizania. Natomiast to są takie dwie różnice. Gryzienie butów, a gryzienie gryzaków jadalnych. Czyli tego rodzaju gryzaki, które mogą być zgryzione w całości, połknięte, zostaną one przetrawione w przewodzie pokarmowym psa. Kasiu, a jakich gryzaków nie dawać psu? Psy nie trawią kości na przykład, prawda? Więc wybierając gryzaki musimy wybierać je dosyć ostrożnie, ponieważ połknięte zbyt duże kawałki kości mogą utknąć w przewodzie pokarmowym, no i doprowadzić do poważnych konsekwencji, a nawet śmierci zwierzaka. Więc najlepsze są gryzaki, które w pełni bezpiecznie psy mogą pogryźć, połknąć i strawić. Jak na przykład przełyk wołowy. Zobaczymy, czy Zenowi będzie smakował. O, popatrz, już mu pachnie. Proszę. Zobaczymy, czy będzie mu smakować. Chciałbyś? Możesz, bardzo proszę. Czekasz na pozwolenie. Dobrze, dobry piesek. Daj mu, daj. On się nim zajmie. Zen teraz je, a my przejdźmy do kolejnego pytania. W takim razie, Kasiu, jakie gryzaki są dla naszych zwierzaków najlepsze? Takie, które mu zasmakują, to jest pierwsza rzecz. Takie, które będzie mógł strawić w całości, które będą bezpieczne, świeże. Moje psy najbardziej lubią przełyki, uszy suszone. To są ich ulubione gryzaki. No i najczęściej wybieramy właśnie gryzaki z Petmaxa, mamy do nich największe zaufanie. Kasiu, a czy piesek, który na przykład ma takie zachowanie, że lubi podgryzać buty albo meble, może się tego oduczyć samoistnie, kiedy dostanie jakiś na przykład właśnie fajny gryzak? Jeżeli pies robi coś,
co jego zdaniem jest ok, no bo umówmy się, psy nic nie robią złośliwie przeciwko nam, tylko jeżeli prezentują jakieś zachowanie, ono zawsze z czegoś wynika, tak? Gryzą, bo na przykład wymieniają zęby, prawda? Gryzą, bo są pobudzone czymś, zestresowane i potrzebują uwolnić swoje emocje. Jeżeli będziemy wymieniać na gryzaki, zaspokajać im potrzebę gryzienia, adekwatnie do tego, ile tego potrzebują, a u każdego psa jest to indywidualne. Powiedziałam wcześniej, że 20 minut dla psów dorosłych, ale są szczenięta albo psy w okresie wymiany uzębienia, albo w fazach, w okresach lękowych związanych ze zmianą gospodarki hormonalnej i pracą układu limbicznego, który jest za emocje odpowiedzialny, one potrzebują więcej i to jest indywidualna kwestia. A w takim razie, czy jest taka możliwość, żeby na przykład pieskowi dać za dużo gryzaków? Są takie psy, którym trzeba ograniczać gryzaki, bo one zjadłyby każdą ilość, więc tak naprawdę jest to bardzo indywidualna kwestia. Jedyne, co na pewno musimy pamiętać, to to, że pies powinien mieć dostęp do gryzaków twardych, jadalnych, że możemy zapobiec temu, że wejdzie to gryzienie mebli na przykład albo butów w nawyk, prawda? Natomiast musimy obserwować, słuchajcie, też to, jak się zachowuje pies po zjedzeniu gryzaków, czy go nie boli brzuch, prawda? Jak dajemy jakiegoś nowego gryzaka, możemy sprawdzić, czy ten brzuch jest miękki, czy nie powodują one biegunek. Nie każdy pies będzie dobrze tolerował na przykład wątrobę końską, którą moje psy uwielbiają. Dlatego trzeba obserwować swojego własnego psa i patrzeć, bo on nam wszystko powie. Kasiu, rozmawialiśmy wcześniej o tych gumowych gryzakach, a ja tu mam kilka, mam 3 i 1. Co myślisz o tym gryzaku? To jest mój ulubiony Kong. To jest, popatrzcie, taki bałwanek w kształcie stożka. Może ja go tutaj postaram się wyciągnąć. A, już poradziłam sobie. Popatrzcie. On w środku, jak dotkniecie sobie palcem, ma takie wyżłobienia. Zen już idzie tutaj, myśli, że coś dobrego będzie. Połóż się, misiu, pysiu. Tak jest. On ma takie wyżłobienia. Wiecie co? Nie wiem, czy wiecie. Kufa. Od stopu, od przełomu czołowo-nosowego do końcówki nosa. Nie? To jest kufa Zena. Ono jest w wielkości tego Konga. Natomiast Zen ma dosyć szeroką tą kufę, więc to jest bardzo mała dziurka. Pies jest w stanie drugie tyle wyciągnąć języka, co długość jego kufy. Bernie jak pobiega, to mu taki jęzor wisi, nie? Tak, prawie trawnik tam przelizuje. No właśnie. Więc ja w ogóle wolę jeszcze większe Kongi kupować. I jeżeli Zen by miał taką mniejszą kufę, czyli ten Kong byłby większy i to była kufa Zena, to tam na dno, gdzie nie dostanie, rzucam jakieś suche chrupeczki i potem dobijam czymś o konsystencji pasztetu, tak jak Wam mówiłam, może to być karma w puszce, może to być jakiś samodzielnie przygotowany pasztet. I ja, słuchajcie, wkładam takiego Konga z tym pasztetem do zamrażalnika na całą noc. I zamiast śniadania w misce moje psy w okresie wakacyjnym dostają w Kongu. Albo kolację, albo w momencie, kiedy jesteśmy na Sylwestra, zawsze Sylwestra spędzam z psami i moje psy się nie boją wystrzałów, ale wiadomo, że jest to nic przyjemnego. I ja, żeby zapobiec ewentualnie powstaniu jakiegokolwiek lęku związanego z wystrzałami, tuż przed północą podaję takie zamrożone Kongi moim psom. I one, słuchajcie, liżą 45 minut. Więc to jest moja ulubiona zabawka. Zabawka trochę w cudzysłowie, dlatego że ja używam Konga właśnie do wyciszania psiaków. Mam jeszcze 2 i jedną z nich jest taka. Widzę, że Zen już by ją chciał. To chyba taki bardziej szarpak do no zabawy. Właśnie. Dokładnie, popatrz. O, już Zenuś, chcesz się pobawić? Możesz się pobawić, tak. No, proszę. Tak, super. No świetnie, możesz się z nim poszarpać chwilkę. O, proszę, ekstra. I widzisz, i to jest raczej zabawka do zabawy. Gryzaki pełnią funkcję wyciszenia i tutaj te zabawki pełnią funkcję takich wyciszaczy, prawda? Więc tego typu zabawka jest po prostu do rozkręcania, nakręcania psa, do fajnej zabawy, do budowania relacji przez zabawę, jak najbardziej. Natomiast ona nie zaspokoi potrzeby gryzienia. Pamiętasz, Zosia? Etogramowej. Pies się nim pobawi, popodrzuca, ale wciąż potrzebuje pies czegoś do gryzienia takiego jadalnego, co może połknąć. No i jeszcze mam jedną. To Kasiu, ty nam powiedz, bo ja nie jestem pewna. To ja wam powiem, bo chyba to jest też bardzo na podobnej zasadzie będzie działało jak ta poprzednia. Dokładnie, też do napchania. Można jakimiś smakołykami, prawda? Też i też zamrozić można, jak najbardziej.
Bernie będzie miał zabawę. Bernie nie wiem, czy będzie miał tak do końca zabawę, bo on tak do tych gumowych gryzaków to jest tak... Nie do końca. To jest taki... Miał taką piłkę gumową, która piszczy. To raz z nią zapiszczał i się wystraszył. Inne gumowe gryzaki to bardziej traktuje jak smoczki. Po prostu trzyma w pyszczku. Spróbujcie rzeczywiście te gumowe zabawki gdzieś ponapychać i zamrozić. Bernie będzie wam wdzięczny naprawdę, bo to jeżeli on ma taką potrzebę ciumkania czegoś przed snem, to znaczy, że powinniście dołożyć więcej tych rzeczy do lizania, które go po prostu wyciszą przed snem i uspokoją, będzie zachwycony, szczególnie kąt. A wiem jeszcze, jakie zadam pytanie, bo mój Bernie akurat całkiem lubi poroża. Nie wiem, one są bezpieczne, bo to jednak jest kość. Niektóre psy potrafią łamać na nich zęby, więc tutaj trzeba ostrożnie z takimi gryzakami. Natomiast też w środku, w porożu jest specjalnie wypreparowane, w środku jest miazga, którą psy mogą wygryźć siekaczami i wylizać. Jeżeli poroże, słuchaj, to najlepiej to przecięte na pół. Tam to chyba było nawet na ćwiartkę przecięte. Super, więc tak jak najbardziej. Trzeba po prostu uważać, żeby na tych bardzo twardych gryzakach psy nie połamały zębów, bo zdarzają się takie sytuacje. Okay. Ja osobiście ostrożnie podchodzę do tego typu gryzaków, ale wiem, że niektórzy opiekunowie bardzo sobie je chwalą. Także to wszystko zależy od psa tak naprawdę. A to może jeszcze zapytamy o to, co pieski, chyba każdy piesek lubi, czyli patyki. Jest taki stereotyp, zawsze jak pies idzie na spacer, to musi mieć patyk. Zanim odpowiem ci na to pytanie, to widzicie, zabrałam Zenowi zabawkę, którą dałaś mu Zosiu, ponieważ on zamiast wyciszyć się gryzieniem, bo o to nam chodzi, prawda? Żeby się psy gryzieniem wyciszały, on się bardzo pobudził. Więc jeżeli chodzi o zabawki gumowe, które pełnią rolę wyciszających, to musi być coś na... Coś z jakimś jedzeniem. Tak, i zamrożone. Tutaj nam się pies za bardzo pobudzi i teraz powinien dostać gryzaka jadalnego albo coś do lizania, żeby z powrotem te emocje mu opadły. Wracając do patyków, patykom mówimy nie, dlatego że w momencie rozgryzania one się potrafią łamać na drzazgi. Mogą poranić bardzo dziąsła psu, a jeżeli już pies połknie kawałek patyka, może się tak zdarzyć, że nawet patyk się nie strawi, prawda? Może mieć problem z przedostaniem się przez jelita i je po prostu poranić, więc to jest bardzo niebezpieczne. Natomiast są na rynku odpowiedniki patyków, więc jeżeli mamy psa, który uwielbia nosić patyki, uwielbia rozgryzać patyki, to mamy gryzaki, patyki z drzewa oliwnego. Mamy ser himalajski, też bardzo twardy, który podobnie... No właśnie, wiesz, to trzeba zaglądać sobie na hubun.pl i tam jest dużo tych gryzaków. Jest bardzo dużo takich drewnopodobnych albo drewnianych z odpowiedniego gatunku drzewa, które pies może rozgryć i nie powstają te drzazgi. To drewno jest takie miększe i jeżeli już coś się dostanie do przewodu pokarmowego, to jest to po prostu bezpieczne. No to my już będziemy kończyć. Dziękuję wam bardzo, Kasiu i Dawidzie. Dziękujemy ci bardzo za towarzystwo i za fajne pytania. Ja również dziękuję. I Zenusz, dziękuję za tyle super gryzaków, prawda Zen? Tak. Jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji, żebyśmy robili więcej takich materiałów. Do zobaczenia!